mamy proces myślenia i proces intonowania i proces myślenia. W ten czas takie znaczenie mantry i bóstwo związane z mantrą. Pierwszy raz. Nie jestem przygotowany. Książki i obrazki. Zawsze je mam ze sobą, ale angielskie. Ale obniżyliśmy ograniczenie wagowe w czasie lotu. I nasz bagaż był ograniczony do 10 kg. Więc wiele zdjęć, map i książek. Nie mamy ich ze sobą tym razem. Rozumiecie to? Książki po angielsku. Zawsze książki mamy ze sobą. I zawsze mamy książki i obrazki ze sobą. Zdjęcia. I to pomaga w czasie medytacji z mantrą. Całkowicie to pomaga. Rozumiecie to? Wszystko, ona wszystko wie. Ona wie wszystko. I intonowanie mahamantry na koralach medytacyjnych. I wielbienie bóstw. Panchatatwy. Czy to są twoje gornitaj? I zdjęcie panchatatwy. To jest duże zdjęcie. I ona jest z twojego domu. I to jest z domu przyjaciela. Wszystko tutaj jest przygotowane. Daj mi to wszystko. Pokażcie mi to wszystko, co tutaj macie w torbie. Czy to jest z Polski? To nie ma tutaj możliwości, żeby to postawić, to zdjęcie. Mogę ci wysłać później po angielsku.
To nie będzie stało. Szkoła jest problemem w tych zdjęciach, w tych obrazkach, bo jest ciężkie. Teraz mamy nowy styl. Teraz wszystko jest laminowane w plastik, ponieważ szkło jest zbyt ciężkie. Później możesz się zadać pytania. Usiądźcie. I usiądź na tym krześle. Pytanie o praktykę yoga pizzy. Gadadhar Srivas. Unko ek ek karke. Fir. Aur sab parikar ko ek dikhana hai. Ek ek karke nahi karna. Ha, ek ek karke acha hai, dikhana hai. Par sab saath mein bhi kar sakte. No, вот panchtatva, padin ya sita. No, Baki sab teen teen baar dikhana. In English, please. And everybody. Proszę przetłumaczyć na angielski, żeby każdy mógł zrozumieć. Po yoga pizzewa, kiedy ofiarujemy girlandę i pastę sandałową, na końcu robimy arati. Zazwyczaj jest powiedziane, że powinniśmy robić arati do panchatatwy, a później kolejnych osób, do kolejnych towarzyszy panchatani. Ich jest więcej niż 40 w świątyni Ogapit. Czy powinniśmy robić arati dla każdego? Ale jeśli nie mamy czasu, wystarczająco czasu, czy musimy robić dla każdego, czy możemy robić? Czy możemy ofiarować tylko lampkę i kadzidło tylko dla każdego? I możemy ograniczyć to tylko do panchatatwy, czy musimy robić dla każdego? Or go around and also do arati for them individually. Możesz pójść dookoła i zrobić arati do nich wszystkich. Tak, zrobić jedno okrążenie, jedno parikram. I kiedy obchodzisz świątynię Jogapit, możesz obejść raz i zrobić arati do nich wszystkich. I pokazać im ofiarowanie. No, you can do it for each individual. Może robić dla każdej osoby osobno, albo zbiorowo, albo pójść dookoła i zrobić to dookoła, w zależności ile masz czasu. After Dhananjaya Pandit Thakur, after Astra Kaviraj, Chatur Dari, Gatekeeper, and Astra Goswami, after Guru. Już do panchatatwy, do wszystkich po kolei osób, które Maharaj wymienił, i potem do guru, do linii nauczycieli. Nazdik jaake dikhaiye. So
Proces jest taki sam, jak ofiarujemy garlandy i wykonujemy relacje dla każdej osoby indywidualnie. To u was jest dekady wierzę. No jeśli mało времени, możecie z daleka tak prosto. Jeśli ma czasu, może robić po kolei. No, zrobić dla nich wszystkich razem wspólnie. Лучше каждому, так же как предлагаем цветы и гирлянды. Wtedy oferujesz bez kwiatów i bez gilland. Nityananda Prabhu jest guru. Nityananda jest naszym guru. So, jo Dadash Gopal hai, unse kisi Maa Jahnava ji ki shishya nahi. So there were 12 Gopals and none of them. Było 12 Gopalów i żaden nie miał inicjacji Dikshy w Jahnava Gadakurani. Oni byli uczniami Nityanandy. He wasn't married at that time. Oni nie byli żonaci w tym czasie. I później ożenili się. Więc Dandjan Prabhu jest uczniem Nityananda Prabhu. I oni byli przyjaciółmi, parikarami, towarzyszami Nityananda, a nie uczniami Nityananda Prabhu. I oni później byli żonaci i te wszystkie rzeczy wydarzyły się później. W tym czasie Nityananda Prabhu był kawalerem, nie był żonaty. I później Nityananda Prabhu odszedł, wtedy Janava Mata. Pytanie. Dlaczego w takim razie Janava Mata Kurani jest w linii sukcesji uczniów? Ponieważ ona jest Shakti Nityanandy. Ona jest Shakti Nityanandy i dlatego ona tam jest. Ponieważ ma tak jak Mahaprabhu i Vishnu Priya. Mahaprabhu posiada dwie żony. Nityananda dwie żony. Ponieważ to jest jak Shakti Shaktiman, czyli कोई भक्त बोलते हैं कि दीक्षा लेने के समय जो मंत्र का उच्चारण है थोड़ा अलग है ना एक ही है वो तो संस्कृत जैसे मंजरी शब्द है मंजरी पर कोई मंजर ज्वाई बोलते हैं तो फिर ना ये संस्कृत मंत्र तो संस्कृत है ना संस्कृत में वहाँ केस है verb adverb noun pronouns grammar hai na one grammar hai par kabhi kabhi kisi ka accent to hai is the mistake they are mistake hai they are mistake hai niyam ek grammar hota hai na sentence mein grammar hota hai kai thoda kya hai wo dekhne se pata chalega ji grammatical mistake पर हमारे जो लिस्ट जो पेपर में इंग्लिश में लिखा है तो फिर कभी कभी उनको समझने में मुश्किल है ना समझना पड़ेगा कि वो एक सेंटेंस में मिस्टेक ना हो मिस्टेक तो नहीं है वैसे पर उनको उच्चारण कैसे करना है जैसे आप करते हो
Веси. Он говорит, что там нету таких отличий, там как есть на санскрите, так и есть. Вот у санскрита. И произносить нужно, как произносит. And grammar है, grammar से санскрит से, जैसे English में grammar है. No i nie rozumiem pytania, zobaczcie. Coś jest zrobione przez pomyłkę, jakiś błąd gramatyczny. Grammar hai na, kisi bhi shabd ko niyantran kon karta hai, grammar, dictionary. Jakiś problem tłumaczeniowy, słowniczkowy, słownikowy problem. Grammar me, spelling me, to sanskrit ka bhi grammar hai, spelling hai. Par sanskrit me koi aise awaz. Case hai, case hai. Koi aise awaz aur shabd alphabet hote jo English mein nahi hai aur Russian mein bhi nahi hai to kabhi vaqton ko uchcharan karne mein mushkil hota hai acha wo alag hai uske liye tone Jeśli znasz gramatykę sanskrytką, możesz zrozumieć, tą zależność. Wtedy możesz zrozumieć tą zależność, ale ponieważ to jest nie, trudne do przetłumaczenia, więc może być źle zrozumiana. произношение в санскрите тоже есть, и вот если как-то пишется, так оно и говорится. То апка учарен чая, вот шут санскритка учарен. Это судда карна чайе. Что можешь в санскрите опытание? Судда карна чайе. Он говорит, что надо стараться, чтобы чистый санскрит был. Он старается опытать в чистом санскрите и его значению. प्रयास करना चाहिए हां तो कभी आप मंत्र को बता सकते हो उसको रिकॉर्ड करने के लिए रिकॉर्ड तो ये तो सीक्रेट है ना सो भी जिनका कंफ्यूजन है वो सुन लेगा एक नए आपसे पूछ के सुन ну вот у кого есть затруднения с произношением они каждый раз Jaha confusion ну каждый должен посчитать записанное значение мантр Jaha confusion hai hair confusion не записывается если чего не запишешь confusion hai тогда появляется ещё вопрос не again and again ну какое слово вы не понимаете как произносится надо подойти и спросить точно как он говорит я говорит точно как он говорит Jaha mistake Jesus ho raha hai why again and again so understand par jaise kabhi kabhi mantra mein nanga hota hai aur kabhi kabhi ananga hota hai wo lukta hai par kabhi kabhi usko bol bhi sakte no wo daje hota tha nanga nahi lukta mein jo niyam hai nau se hi uchcharan karna hai लेकिन जो उच्चारण नहीं कर पा रहा है समझ नहीं पा रहा है वहाँ और जैसे फर्स्ट टाइम वो एक साथ में नहीं कर पा रहा है लेकिन वो संधि है क्लास करके तो जो ओ है वो ओमिट हो गया ну вот по правилам вот это нанга она начинается N. Но вот это А звук есть, оно есть там, но оно закрытое. Это же питание специфичное о вымове. Но если кому-то сложно, и они не понимают вначале, то они могут вот это Ананга говорить, но лучше Нанга. Хотя вымове слово Ананга. Если секрет класс мы... То есть таки... Секрет класс мы, иску сун лена. Alone, jaha-jaha confusion hai, alone. To jest tajemna wiedza i taka poufna, poufny temat. So you say Nanga.
Inna być Nanga, a nie Ananga. Ponieważ słowo A i dźwięk A jest pominięty. Say the Gayatri, there's sometimes you can say cha imahi. There's the little two little cha. Są dwa wymowy słowa cha. Ale gimahi. Ye aapke word alag alag hai. Word ko alag alag kar dijiye. Te słowa są oddzielone i wymawiasz jako oddzielne, nie jako jedno słowo. It is alone subject, secret subject. To jest taki sekretny, tajemny temat. Podejdź indywidualnie, zapytaj, aby go wyjaśnić. Jeśli masz jakieś wątpliwości odnośnie wymowy, możesz podejść indywidualnie i zapytać. To nie jest temat, który powinien być dyskutowany publicznie. Mantra jest ograniczona. Czy jest jakiś określony czas, w którym powinniśmy praktykować medytację z mantrą związaną z wschodem lub zachodem słońca? Czy powinno być przed wschodem lub w trakcie lub później? 1 hour 36 minutes is Brahma Muhurta. Godzina 30 to jest Brahma Muhurta. 1 hour sunrise. Przed wschodem słońca. Before. 1 godziny przed wschodem słońca, to jest Brahma Muhurta. Godzina 36 minut. Teraz wschód jest o 6 rano. Czyli 4:25. Że Gayatri Mantra powinna być wymówiona w tym czasie. Ale Nishantalila i Prashantalila. Nishantalila and Pratalila. I Pratalila. You thinking. To first. Nishanta Lila, Guru Vandana, Vaishnava Vandana, after Nishanta Lila, Mahaprabhu's, you thinking and Harinam chant. Spędzisz w tym czasie tych lil praktykować, potem intonować święte imię. Potem jest Pratalila. To jest zgodne z procesem opisanym w Gutice. Później Pratalila. Navadvip. I Vrindavan. And Jogpit. I Yogapit. That time w tym czasie is Mantra Smaranam. I później jest Mantra Smaranam. 8:24 Prakatalila. It is. I to jest. Opisane w Gutice. Proces zapisany w Gutice. I Nishanta time is. Czas Nishanta time is. Jest od 10:10. But. Ale. With Jogpit. Jogapit. Morning with. Rano praktykujesz Jogapit, a później girlandy i wszystkie ofiarowania, a później tonujesz. Lila Chintan karte nahi.
उनके लिए 1 hour 36 minutes और ये सब साधन करने में समय लगता है इसलिए गायत्री मंत्र का जप थोड़ा बाद में होगा बाद में उनके लिए जो लीला चिंतन के साथ करते तो उनके लिए 8:24 Ci, którzy praktykują smarana, po powtórzeniu mantr Gayatri, kiedy wchodzą w czas na Shantalili, oni zaczynają powtarzać wszystkie mantry, które są w Gayatri. Gdy chodzą do Nishantalili, śpiewają Guru Vandana i praktykują Japa i potem przychodzi Pratalila, medytacja na Yogapit, a później powtórzenie mantry Gayatri. I to jest około 8 rano. A ci, którzy nie medytują, oni mogą powtarzać Gayatri. Dla tych, którzy nie medytują nad Lila, nie praktykują Lila Smarana, powinni intonować Gayatri 26 minut przed wschodem słońca, a ci, którzy praktykują Lila Smarana, najpierw medytują nad Shantalila, później Pratalila, później śpiewają, powtarzają Harinam, Guru Vandanam, Vaishnava Vandanam, after medytują o Yogapit. I około 8:24 rano zaczynają intonować mantry Gayatri. Dla nich to będzie później. Są trzy rodzaje praktyki Gayatra mantry. Jeden proces dla tych, którzy intonują mantry i Gayatri. Drugi. Dla tych, którzy dodatkowo medytują o Yogapit. A później medytują o Nishantalila, później Pratalila, potem Yogapit, a potem intonują mantrę. Są trzy procesy. Dla tych, którzy medytują o Lilach. जो ओनली मंत्र जप करते थिंग के साथ नहीं लते जो इंटोनियो только мантры तो и не медитуя शांतो में उठ करके बात तिलक आदि करके मंत्र जप कर लीजिए अलोन Panie się budzicie rano, wziąć kąpiel, nałożyć tilak i intonować mantrę. Powinni śpiewać Guru Vandana i Vaishnava Vandana. A później robią Mangalarati i intonują mantrę, Maha mantrę. To jest pierwszy proces. Kolejny proces. Po Mangalarati. Yogapit ke saath medytują Yogapit. Mantra Gayatri jap kijiye. I intonują mantra Gayatri. Medytują Yogapit Seva i intonują mantra Gayatri. A później japa na Mahamantra. I trzecim procesem jest najpierw Guru Vandana, Vishnu Vandana, później intonują mantry Gayatri 10 razy, później Mangalarati, after Pratalila Chintan, after Yogapit Chintan and Mantra Jap, after Archana and Balbhog Offer. Archana, Vrindaji Archana, Balbhog Offer, Shringar Arati,
After breakfast. It is 9 p.m. tak ye syllabus. 9 p.m. tak. Understand? 3 post process. Understand? To są trzy rodzaje procesu, rozumiecie to? सिर्फ थोड़ा थोड़ा मंत्र कीजिए टेन टेन मंत्र ओनली मंत्र तो फिर 12 मंत्र या 24 मंत्र 12 मंत्र भी कीजिए पवित्रम 12 मंत्र गायत्री इट इज संक्षेप प्रोसेस फर्स्ट ऑल सिद्ध बाबा साधनामृत चंद्रिका one book jest opisane w książce. That book is English. Która była wymieniona i ona jest po angielsku. I wolę, że English mi karna padega. All books go English. You have to translate this book Sadhanamrita Chandrika. Bo taki tytuł. Proces. Usko kompoz karne zi mujhe. Proces ko. Jo Siddha Baba ne jo proces This is the process given by Siddha Baba. But Nishanta time w czasie Nishanta, intonowanie w czasie Nishanta jest dobre do medytacji. I energia jest dobra. Rounding, która nas otacza. Nishanta time w czasie Nishanta job is very good. To jest but zły czas. Now, ale teraz nasze życie. Sleep is 12. Idziemy spać o 12, 11. Sleep time is 12 night. Idziemy spać o 11, 12 w nocy i to jest problem. Understand? Rozumiesz? A teraz jest 11:30. Jeśli jest czas na kąpiel, to teraz jest kąpiel. Czas na kąpiel. Bo się mamy gości, bo będzie posiłek. Powinniśmy trzymać się, być punktualni. To, co mówisz, to jest to, że trzymanie punktualności. Ja wieczorem ten temat będziemy omawiać. I później, później następnym razem, przejdziemy książki po angielsku na ten temat. Ale mamy trzy procesy i to powinniście zrozumieć. Najpierw. Najpierw ten proces jest opisany w Gutice. Gutika ka first me is vishay me sadhanamrita chandrika ko bhi alochana kiya jayega. Sadhana Chandra jest opisane w książce. I to wszystko jest opisane w książkach, czy w tych książkach, które wymieniłem na teraz. Rozumiecie to? इसको थोड़ा क्लैश करना पड़ेगा बाबा डिटेल्स क्लैश करना पड़ेगा जहाँ जहाँ कंफ्यूजन है नहीं समझे तो क्लियर तो इस बार तो प्रेजेस्टा कंसेप्टिया नाइकर बोले सब तो जॉब पीट करते नहीं है Czy znacie medytację yoga pit? Bo Nishanta Samayame Mantra Gayatri all job kare. I oni mogą wtedy rano utrzymać za 6 minut. But only yoga pit ke saath Mantra Gayatri job karte next. Bo bhi Nishanta Samayame sab kuch kar sakte. I w to же время te, u kogo jest yoga pit, परंतु जो लीला चिंतन के साथ
Jogpit tak, Pratalila tak aenge. No te, które już medytują na lilu, to Snishanta lila, to Pratalila, a potem już Jogpit. To unka mantra Gayatri Jap Nishanta mein sankshep hoga aur mantra jap sankshep hoga aur ye aapke 8 after 8 am vistar roop se hoga. Mantra budu повторять тоже в это время Nishanta, но уже three style. Три процесса. Разумеете, да? Мантра и 108 раз, которую нужно повторять 108 раз. Еще раз. Вчасе Нишанта, лила, интонуемый Махамантра. То są три процессы. По первых, для тех, кто не мают йога-пит. Они интонуют мантры и мантры Гаятри в часе Нишанты. Drugi dla tych, którzy mają siedzę pranali, robią to samo, ale dodatkowo medytują o seva, yoga pit seva. A trzeci dla tych, którzy medytują lila, praktykują nishanta lila, prata lila, robią yoga pit seva, a później robią mantry, medytują mantry i gayatri. I kiedy zaczynają medytować o Nishanta Lila, wtedy intonują mantry, które otrzymali, ale w skrócony sposób, w ten sposób tylko na palcach. Jest to 12 mantr bez Gayatri. I na palcach tylko 10 razy. Później należy się wykąpać i wymantrować pełną ilość Gayatri i 108 razy na koralach. Ale cały proces z Yogapit Lila i z Lila Smarana, Nishanta Lila i Prasada Lila, później Yogapit, później mantra Smarana, wielbienie bóstw, później ofiarowanie Boga, a później śniadanie. Ale Lila Kirtan, ale nie każdy medytuje o Lila. संक्षेप में ही हो विस्तार में ही हो उस समय उस लीला का थोड़ा चिंतन करने का अभ्यास करना महामंत्र चांट का अभ्यास फर्स्ट महामंत्र का अभ्यास अभ्यास नहीं करने से तो होगा नहीं bez tej praktyki nic nie osiągamy, dlatego najpierw, żeby praktykować, medytować o lila, troszkę chociaż, zgodnie z czasem. Musimy wiedzieć i medytować, kim jest Mahaprabhu, kim jest Radharani i Krishna i co się dzieje w każdej chwili. Rozumiecie to? ये है चिंतन वहाँ मेरी कुछ सेवा है żeby wiedzieć, jaki rodzaj służby wtedy wykonujesz. I to jest Lila Kirtan, to oznacza, to jest medytacja o tym, jaka jest twoja służba w tym czasie. Czy to powinno być w trakcie indyjskiego czasu, czy bo mamy równe czasy w różnych strefach czasowych? Zgodnie z tym czasem, w którym jesteśmy teraz, to jest 11.30, czyli to jest ten sam czas. Nie jest zgodnie z strefą czasową w Indiach. Lila to nie jest materialny świat. Connectivity here.
Now staying is Poland. Poland is teraz w Polsce jest ten czas, który jest 11:30. This time is you. This time jesteś w tym czasie w tej strefie czasowej i ten czas tej strefy czasowej przestrzegasz. India, in India now. W Indiach w tej chwili jest 3:00 PM. 3:30 po południu w tej chwili jest w Indiach, w Polsce jest 11:30 i w Indiach jest wieczór. A wieczorne lila to są inne lila, a lila około południowych godzin są inne. Poznasz tym czasem, który jest, w którym kraju jesteś. Tell me. Pytanie odnośnie czasu, ponieważ w zimie tutaj słońce schodzi o 8:30, a w lecie o 4:30. Ponieważ w Indiach wschód i zachód słońca jest mniej więcej, nie jest aż tak dużej różnicy godzin. Bo w Indiach ta różnica między wschodem i zachodem, między latem a zimą nie jest tak duża jak tutaj. Że czasem wschód słońca tutaj w Polsce jest o 3:30 w lecie. Teraz zaczyna się, teraz jest lato, nie, teraz w czerwcu dzień jest bardzo długi, a w grudniu noc jest bardzo długa. W lecie dzień jest bardzo długi, a w zimie noc jest bardzo długa, więc jak to zrobić zgodnie z tym? Do lata, w lecie jest zbyt wcześnie, żeby się budzić. Także możesz wtedy robić po wschodzie słońca, jeśli jest taka sytuacja w lecie. हमें वह प्रेजेंट होना है लीला में चिंतन को करने का अभ्यास करना चाहिए इस ट्रेनिंग सेंटर musimy praktykować medytację lila w taki jak najbardziej potrafimy i dajemy radę. Here sunrise is 3:30, so here morning. Jeśli wschód jest o 3:30 ranku, after to jest ranek. But the here sunrise is. Jeśli wschód jest 8:30, to wtedy to jest wczesny poranek. Here early morning. Wczesny ranek. To jest wczesny ranek. Norway. A w Norwegii. W nocy jest, są jasne noce i wtedy nie ma w ogóle zachodu słońca. I wtedy wschód słońca jest o północy. Wtedy nie ma dnia i nie ma nocy. To jest. W lecie jest, nie ma nocy, a w zimie nie ma dnia. W nocy jest, w zimie jest cały czas noc, a w lecie jest cały czas dzień. Jeśli pojedziesz na północ Rosji, to też mamy taką sytuację. It is geometrical subset, but jo country mein jab jo samay hai us samay mein hi lagana padega. Yeah, Indian time ko follow karna chahoga. So don't follow the Indian time, just work according to your. Ale nie podążaj za czasem indyjskim, za strefą czasową indyjską. Yeah, now first noon time. Now early noon to noon. India is now. Ponieważ w Indiach jest w tej chwili inna godzina, jest wieczór. Evening again.
Exactly 6 o'clock. Yeah, exactly. Jak w tej chwili jest 6. Wieczorem. Sleep time is late. Because devotees hungry to attack with them.